Cześć kochani, dzisiaj jest 2 marzec. Tak jak mówiłam w ostatnim filmiku, od 28 lutego do 6 marca jest kwadra owocu. Najlepiej w tych dniach jest sadzić pomidory, arbuzy, wszystko co jemy z owoców, z kwiatów. Także ja dzisiaj się zabiorę za przesadzanie tych pomidorków, co ostatnio siałam, żeby sprawdzić, czy w ogóle moje nasiona coś będą kiełkowały. Nie są wybiegnięte, są w sam raz. Zresztą dostały już drugie liście, te właściwe. Włożę je do ziemi akurat tak troszeczkę głębiej. A złodygi mi wypuszczą spokojnie korzenie. Także już żadnego problemu. Przygotowałam już sobie tutaj puszki. Akurat mam po jogurtach. Jeżeli będzie ciepło, bo się ładny dzień zapowiada, pójdę po szklarnię. Posieję sobie pod szklarnią pietruszkę naciową. Pietruszkę korzeniową siałam na jesień razem z marchewką. Ale chyba sobie jeszcze zrobię jeden rządek. Rzodkiewkę. Groch, jarmuż, ja bym zastanawiał się nad szpinakiem, ale to chyba jeszcze troszeczkę za szybko na niego. I mam tutaj koper, ale dół. Niby polecany jest do uprawy w doniczce, nie miałam go jeszcze. Także chyba rzucę go też w szklarni do jakiejś donicy, nie wiem, zobaczymy jeszcze. Poprzesadzam te arbuzy, które też sprawdzałam, pestki. Mam już tutaj takie przygotowane większe doniczki, żeby ich już nie przesadzać, bo arbuzy w ogóle, jak i żadne dyniowate, nie lubią przesadzania. Ale szkoda mi je wrzucić, bo są ładne. Pod koniec filmiku postaram się pokazać Wam pieczarki. Naprawdę są mega. I co Wam powiem, nagrywałam ostatnio filmik, jak sadzę orzeszki ziemne, takie z marketu. Oglądałam filmiki i wiecie co, no nie polecam, naprawdę szczerze, nie będę was czarowała, że wyjdzie mi coś z tego, bo nie wyjdzie. Patrzcie, wszystko w środku pleśnieje, nawet ktoś mi napisał w komentarzu, że z tych orzeszków nie będzie, a uwierzcie mi, oglądałam chyba 3 filmiki, gdzie każdy polecał orzeszki ziemne z marketu, że one wyśmienicie wykiełkują, że się rozmnożą. Rezultat gwarantowany nawet w 500%. Guzik, prawda? Zamówiłam sobie, akurat nie reklamuję, bo akurat nic z tego nie mam, ale pokazuję Wam tylko samo opakowanie. Kupiłam na Allegro orzeszki ziemne. Namoczyłam je na ręczniku. Ktoś mi w komentarzu właśnie napisał, że wystarczy 3-4 dni tak na ręczniku zwilżać i one wypuszczą kiełki. Także naprawdę super jesteście, komentujecie, piszecie mi, doradzacie mi. Ogromnie Wam za to dziękuję, bo naprawdę czekałabym na te. Tak samo bataty, już zrezygnowałam, że w ogóle coś z nich będę miała. Jakiś pan mi napisał, że nawet do 2 miesięcy, może nawet dłużej trzeba czekać. Pojawiły mi się wreszcie te korzonki. Mango też puściło mi korzenie, też będę je dawała do ziemi. Także zaczyna się naprawdę pracowity marzec. I serdecznie zapraszam Was. Oglądajcie. Kto jeszcze nie ogląda, niech subskrybuje, żeby być na bieżąco. Komentujcie. Naprawdę jestem Wam bardzo wdzięczna za te komentarze. A ja zabieram się za rozsadzanie. Tutaj mam z ogródka troszeczkę przyniosłam sobie ziemi z obornikiem. Porozsadzam. Dosypię ziemię ze sklepu, już taką typowo do pikowania. Ktoś mi się w komentarzu pytał, jaką ziemię używam. Z ogródka. Ja mam co roku wywożony obornik. I mieszam ją z taką ziemią do wysiewu i pikowania. To też żadna reklama.
Po prostu pytacie, się, to chcę wam to pokazać. I ktoś to się mnie pytał w komentarzu, czym doświetlam, przepraszam, czym doświetlam swoje sadzonki. No uwierzcie mi, że niczym. Po prostu stoją, widzicie, bezpośrednio na parapecie. Słoneczko mają, to akurat parapet południowy. I pory, i wszystko, naprawdę są mega. Nie doświetlam je kompletnie niczym. Ale tyle już gadania. Zabieramy się za przesadzanie, sianie. Dzisiaj posieję sobie parę pomidorów. Te, co mi się w tamtym roku udały. Tak mniej więcej byłam zadowolona. Także oglądajcie dalej. Tutaj mam pomidor czarny książę. Warszawski. I jeszcze mam posiany dyno. Będę to przesadzała dzisiaj. Próbowałam pestki. Szkoda mi ich wyrzucać, bo są naprawdę ładne. Parę będę siała nowych. Te, co w tamtym roku mi się urodziły i spodobały. Niektórych no nie znam nazwy, nie powiem wam. Tylko pozaznaczałam sobie, czy niski, czy plenny, czy... No niektóre akurat wiem. Będę siała pomidor truskawkowy. Pomidor malinowy kapturek. Gruszkowy perun. Bycze rogi. On mi się w tamtym roku naprawdę tak udał, że był mega i ja z niego nie zrezygnuję chyba nigdy. Tu jest jakiś niski, plenny. Do tego będę siała jeszcze nowe sadzonki arbuza moro i arbuza rosario. Ale na razie zabieram się za rozsadzanie. Także do dzieła. Tutaj sobie podlałam troszeczkę więcej, żeby nie obrywać im zbytnio tych korzeni. Ja już, kochani, skończyłam rozsadzać. Teraz te sadzonki muszę podlać. Te sobie zostawię, one jeszcze troszeczkę do siebie dojdą. Będą ładniejsze, to je albo przysadzę, albo je dam znajomym. Może ktoś z rodziny będzie chciał. To sobie muszę potem popodlewać. Na koniec wam pokażę mój efekt wow, który sobie wymyśliłam. Pomieścić to wszystko na parapecie. Następnie tutaj mam dwie doniczki. Już takie też większe. Awokado wreszcie po 2 miesiącach wypuściło mi korzonki. Też je muszę, widzicie? Muszę je wsadzić do ziemi. I tak zasypuję je tylko do połowy. Nie w całości, tylko do połowy. I czekamy na swoje drzewka. To sobie muszę wszystko popodlewać, poukładać. Nie chcę przeciągać filmików. Tutaj sobie posadzę arbuza moro. Tak po 3 pestki. Mam takie już duże doniczki, żeby ich nie przesadzać. Tu 3 pestki wystarczy. I to tak samo podlewamy i czekamy. Tutaj już sobie przesadziłam
te arbuzy z tych małych pudełeczek. To jest akurat moro. Tutaj jest też moro. Szkoda mi było wyrzucać, bo są ładne, nie są wybiegnięte. Dostają już widzę liście właściwe. Pisaliście mi w komentarzu, że luty jest za szybko na sadzenie arbuzów. No jest, owszem, ale tak jak mówiłam, że ja sadzę, żeby sprawdzić tylko swoje nasionka. Ale mi jest ich szkoda, zobaczymy. I zabieramy się za sianie pomidorków. Tutaj mam pozaznaczone po dwie jedynki, dwójki, trójki. Z tamtych, co już popikowane, to już mi wystarczy. Z tych, te co zejdą, to zejdą. Nie, to sobie wysadzę jeszcze jakieś inne. Szukajcie, kochani, na internecie nasion bycze rogi. Wierzcie mi, będziecie z nich zadowoleni. One są wspaniałe na sałatki, na przeróżne przeciery. Są twarde, mięsiste, niskie. Nie wystrzelą wam do góry na 2 metry. Tylko sobie pozaznaczajcie to, gdzie macie, bo mało kto będzie pamiętał. Chyba, że macie tylko po parę nasionek. Po parę krzaczków. No i to i tak wam się potem pomieszają. Ja daję do każdego tworu po jednej, po jednym nasionku. Ja też myślałam, że arbuzy są ciężkie w uprawie. No to już nie ten klimat. Ale nie urosły mi mega jakie giganty. Ale smak był bez porównania. Te sklepowe. Dzieci były zachwycone nim. Jeszcze filmik taki typowo o arbuzach będę nagrywała, jak będę sadziła w miejsce docelowe. Przysypujemy lekko ziemią. Jak już wspominałam wielokrotnie, od 28 lutego do 6 marca są kwadry owocu, więc zaczynajcie już wysiewać swoje nasionka. W pierwszej kolejności w tej kwadrze różne kapustne najwcześniejsze, bakłażan na pewno kalafiory,
kapusta głowiasta, ta najwcześniejsza, brokuł, pietruszkę naciową do gruntu, jeżeli już macie możliwość przekopać troszeczkę ziemię. Koper ogrodowy, ja będę próbowała go do donicy. Na pewno arbuz, kapustę włoską, kapustę pekińską, sałaty przeróżne, liściowe, głowiaste. Tutaj mam jeszcze kalafiora romanesco, tego zielonego, kalafiora białego, bardzo wczesny. Będę siała też jarmuż, skuszę się na szpinak i będę próbowała groch po prostu do wielodoniczek, żeby mieć jakieś 2-3 tygodnie szybciej. Gdy w domu mi tylko zacznie kiełkować, wtedy przeniosę go do szklarni. Nie mam ogrzewanej, ale zrobię sobie jakiś regał czy stolik, położę go wyżej. Jeżeli jak będą jakieś silniejsze mrozy, to okryję agrowłókniną. Także czosnek na pewno wiosenny, cebula, co jeszcze, papryka, jakieś pomidory, które będziecie miały z przeznaczeniem do szklarni, groszek pachnący, melony, ja mam akurat z własnych nasion, ten żółty, też rzucę parę nasionek teraz szybciej, parę z może jakimś późniejszym terminem. Co tam jeszcze, bób możecie też siać, rabarbar, seler naciowy, co tam jeszcze możemy siać. Ja pokuszę się też na ogórki szklarniowe, posadzę tylko parę nasionek, zobaczyć jak one będą sobie dawały teraz radę. Następna to będzie kwadra korzenia, będzie od 8 marca do 14 czerwca, przepraszam, marca, od 8 marca do 14 marca i wtedy będę tak samo kusiła się na, chociaż ja już siałam, ale posieję w drugim terminie jeszcze, pory, seler korzeniowy, rzodkiewkę. Na jesień siałam już pietruszkę korzeniową i marchew, ale posieję sobie teraz w drugim terminie. U mnie akurat ziemia na polu nie jest zamarznięta, także spróbuję poruszać i posieję. Kusi mnie spróbować buraki ćwikłowe na rozsady. Potem już nie będę przedzierała, tylko po prostu wrzucę sobie do multidoniczki po 2 nasionka. W zależności jakie będziecie miały wielkości. Nie wiem, jeszcze zobaczę. Także z selerami, z porami, z przeróżnymi już kapustnymi najwcześniejszymi, z arbuzami. Musicie już uciekać, bo potem one wam nie zdążą dojrzeć, tak jak papryki. One wam urosną, owszem, ale nie zdążą wam już nabrać kolorów. Zbierzecie zielone, a nie czerwone. Już tak miałam w którymś to roku. Zobaczcie, kochani, to już jest 16 dzień od mojej historii z uprawą pieczarek. I gdy widzicie, jak wam zbliża, już pieczarki są całkiem ładne. Jest mnóstwo małych zalążków. Teraz ściągam w ogóle wszystkie gazety, kto miał folię również. Cały czas utrzymujemy wilgoć aż do ostatniego zbioru. Tylko za dużo nie przelewajcie, bo wam będą ciemniały pieczarki. Gdy zbierzecie do końca już ostatnią pieczarkę, wtedy albo bierzecie sobie inny jakiś pojemnik, odwracacie całą grzybnię na drugą stronę, czyli ten spód ma być teraz na górze. Przysypujecie 2-centymetrową warstwą ziemi, jak na samym początku, zraszacie, przykrywacie i na drugiej stronie znowu zaczynają się pojawiać pieczarki. Także to nie jest tylko jedna warstwa pieczarek, tylko po prostu przewracacie, zasypujecie i czekacie na następne
pieczareczki. Także naprawdę polecam Wam, próbujcie. Zrobiłam sobie taki regał na moje rozsady. Pozdrawiam sąsiadkę, u której ukradłam cegły. Tutaj są na samym początku, nie będę je doświetlała, nic, tylko po prostu zmienię. Te z dołu dam na górę, z góry dam na dół. Zobaczę jeszcze, tutaj jest sporo słońca na tym oknie. Papryki jeszcze nie pikuję, jeszcze są za małe do pikowania. Gdy będę miała je pikować, to też na drugim oknie chyba zrobię taki regałek, żeby czekały na ciepło. Także kochani, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie. I na dzisiaj Wam dziękuję. Następny filmik postaram się zrobić już z mojej szklarni. Także pa, trzymajcie się.